Kochani, witam Was na kanale Simomania w moim wyzwaniu psychiatry. Już Wam pokazuję z góry, jak wygląda psychiatryk. Nigdy go nie widzieliśmy. O, latarnię nawet morską widać. Jakąś łódkę. Tak, tutaj w tym miejscu jest psychiatryk. Już Wam pokazuję w ogóle, co się zmieniło, bo ja... O, zrobiłam tak, zrobiłam pauzę. Chciałabym, ale tak, nasza Simka będzie jeszcze... Lis jeszcze śpi. Tak, jeszcze będzie spała. A ja Wam pokażę, co tutaj zrobiłam. Miałam zrobić jakiś odcinek właśnie z Halloween, ale stwierdziłam, że z Halloween się skończyło. Nowy dodatek doszedł, The Sims 4 Miski Życie, które posiadam i chciałabym Was z nim zapoznać. Pokażę Wam, co zrobiłam w domu, jakie zmiany nastąpiły. Tutaj te baloniki wprowadziłam, to są z modów, tak samo ten dywanik też jest z modów. Już Wam pokazuję, trochę pousuwałam. Jeszcze nie wybrałam aspirację, zaraz to też zrobię razem z Wami. Już Wam pokazuję, o, jak wygląda dom. Tak jak wchodzimy tutaj, może na tabie bym pokazała Wam. O, tak wygląda domek. Trochę jest pajęczyn na dole. O, jednak muszę wejść do środka. Poprzebierałam naszych filmów, ale i tak widzieliście, jeżeli nie widzieliście, to zachęcam Was do obejrzenia odcinka właśnie psychiatryk Halloween. Tu Wam pokażę, o, tak wygląda pokój, taki można powiedzieć zabaw. Zlikwidowałam, bo w piwnicy mieliśmy dyskotekę, znaczy klub mieliśmy, to znaczy jeszcze mam, ten klub posiadam. Nie wiem właśnie, czego nie zlikwidować, ponieważ nasz, to znaczy Lis nie będzie mogła już uczestniczyć w żadnych takich, można powiedzieć, spotkaniach klubowych. Mogłaby rozwiązać klub. Dobra, nie należymy już do żadnego klubu. Zaraz wybierzemy aspirację, ale jeszcze, że zanim wybierzemy, to Wam pokażę. Dobrałam, powiem, że z modów znalazłam kosiarza. Trochę tutaj wprowadzałam jakieś zmiany. A, jeszcze zlikwidowałam, już to też Wam pokazuję. Tu jest kolejne pomieszczenie, tu gdzie ona jogę ćwiczyła. Ale był plan. Tu jest, tu była kiedyś, jeśli dobrze pamiętacie, była sauna. Ale ją zlikwidowałam, stwierdziłam, że nie będzie sauny. O, mogłabym to włączyć, nie? Włącz. Właśnie. Jakoś zapomniałam. Czy nie wiem, czy tutaj jeszcze coś nie zostało włączone. Teraz zobaczmy z góry. Ale chyba wszystko połączam. Tu się świeci. Dobra, idźmy na piętro. Na piętrze. O, ktoś tutaj rzeźbi. Gloria się zebrała za rzeźbienie. Tutaj ten dywanik. Welcome. Tutaj właśnie. To nie wiem, czy to jest z modów, czy to jest z gry. Powiększyłam. Tu jakiś napis. Tego kosiarza. Właśnie zapomniałam go podświetlić, żeby fajnie wyglądał. Chociaż powinnam jeszcze coś... Tu wprowadziłam taki mroczny nastrój w kąciku. Też jest trochę z gry mam, trochę mam z modów rzeczy. Jeśli będziecie chcieli, to napiszcie w komentarzach, Wam udostępnię. Link, po prostu linki dodam. Tak, jeśli chodzi jeszcze powiem, tak, o, tutaj jest nasza kuchnia nowa. Też polikwidowałam, zlikwidowałam im lodów chyba do kawy. Nie mają coś tego. Gierka bierze, tak. Super. Tutaj chyba z nowego dodatku to wyszło, ta mozaika. Czas spędzony na pracy w drewnie bardzo się opłacił. Tak, moja Lis skończyła kolejną aspirację i powinna coś tutaj, o, łóżka. Telewizor jeszcze działa. Tu mamy kolejnego kosiarza, też go nie podświetliłam. O, teraz lepiej wygląda, nie? Jak Wam się podoba. Powiem taki trochę, chciałam wprowadzić taki mroczny nastrój, o, happy Halloween, ale szczęśliwego Halloween, na razie ten Halloween już nam uciekł. Powiem tak, jeśli chodzi o tą aspirację, w ogóle Dzień Umarłych, w ogóle w żadnej rozgrywce nie zajęłam się tym. Nie zajęłam się tym wyzwaniem, po prostu nie było czasu. Tu też napisałam dywanik welcome my friends, zostawiłam, znaczy zrobiłam, o, i tutaj powinnam też włączyć to. I nie wiem, czy będziemy płacić za rachunki. Jeśli ktoś będzie się zastanawiał, dlaczego nasza Lis ma 11 funduszy rodziny, to zlikwidowałam tak saunę i zlikwidowałam cały dół, czyli ten, tą,
klubowy, można powiedzieć, zanim nasza Liz mogła wyjść z psychiatryka. Dzisiaj chciałabym wyjść z naszą Liz z psychiatryka do nowego miasta Saimshi. No chyba się tak nazywa. Ja zaraz sprawdzę. Dobra, idź, moja droga, ty się załatw. Później chciałabym, żebyś zjadła coś na szybko. Chociaż może coś zjemy na mieście, ale to na szybko na pewno bym chciała może płatki zbożowe zjeść. I poprzebierałam moje simy. Tak jak wam powiedziałam, jeśli nie widzieliście, to zachęcam was. Gdzie ona idzie? Ona idzie jeść? Nic, dlaczego nie skorzystała z toalety? Czyżby toaleta była popsuta na dole? Czy ktoś z niej korzysta? Nie jest popsuta. Chyba Gloria też chciała skorzystać z toalety. Dobra. Nie wiem, czy ktoś jeszcze, czy Bob idzie do toalety. Wszyscy chcą oczywiście korzystać z toalety. Tak, powiem, mam w moim wyzwaniu chyba powinnam posiadać 6 przedmiotów do nauki. Tu jest tak, jeden, tu jest chyba, to jest do Dyni. Tak, rzeźby nie w Dyni, bo myślałam, że zrobię to wyzwanie, ale w tamtym roku, jak pamiętacie, a jak nie pamiętacie, to was zachęcam do obejrzenia tego odcinka. To właśnie było to, że to przyjęcie upiorne i stwierdziłam, że w tym roku nie chcę powtarzać tego samego, a tym bardziej wyszedł nowy dodatek. Ja jeszcze nie miałam możliwości, wczoraj trochę się pobawiłam w tworzenie Sima i na Facebooku wam tam wrzuciłam trochę mały pokaz mody. Nie wszystko wykorzystałam, tak po prostu pomieszałam trochę z tego dodatku i z innych, to co mi się tak mniej więcej podobało, albo co można by było fajnego stworzyć. To jeżeli ktoś nie widział, to zapraszam go na Facebooka, na Simomanie lub na stronę Simholic, też na Facebooku. I tutaj, co jeszcze chciałam, nie, zostaw ten dywanik. Tu jest tak, bo ja miałam wam pokazać do biegania bieżnia, to jest raz. Tutaj jest do jogi 2, do malowania jest 3 sztaluga, 4 i 5 jest u góry do rzeźbienia. Powinna mieć 6, ale na razie tylko 6 nie dodaję. Z czasem dodam. Tak, moja list, higiena jeszcze. Ja, co ona robi? Idzie się teraz kąpać, tak? Weź prysznic, dobra. No nie bierze prysznic, ale ona w ogóle nie wiem, czy nie zrobi siusiu. W końcu miała skorzystać, nie skorzystała, zobaczmy. Co się dzieje, dlaczego na dole? A, co jeszcze chciałam zrobić właśnie, to może od razu z wami, bo jak wiecie, doszły cechy. Nie wiem, na początku myślałam, żeby w ogóle tego nie robić, cechy mieszkania, cechy parceli, ale powiem, że tutaj trochę sobie poczytałam i podoba mi się przeklęte, że w tym mieszkaniu często coś idzie nie po myśli lokatora i to by pasowało, mi się wydaje, do psychiatryka. Ja to dodam, ale napiszcie mi w komentarzach, czy myślicie podobnie, czy uważacie, że nie powinno być żadnych cech. Jeżeli nie uważacie, że nie powinno być żadnych cech, to ja wtedy to usunę. I drugie to jest nawiedzone. Mam nadzieję, że będą nas nawiedzać duchy. Sąsiedzi twierdzą, że to mieszkanie jest nawiedzone. Też coś, kto wierzy w takie zabobony. Ale ja bym chciała, żeby coś fajnego się działo w tym jednak psychiatryku. I dlatego te cechy stwierdziłam, że dodam. A wy napiszcie mi w komentarzach, co o tym myślicie. Dobra, co chciałam jeszcze wam pokazać, bo co jeszcze postawiłam? Postawiłam dwa takie fajne nagrobki. To też jest z modów. Tutaj mamy takie duże trumny, można powiedzieć, fajne. Takie z nagrobkami, fajne, mi się podobało. Stwierdziłam, że trochę pozmieniam, a i zmieniłam kolor też wody. Taką brudną zrobiłam. O, zawstydzona jest ktoś i po prostu na pewno wszedł pysz. No nie widać, ale nie wiem, co tu się stało. Ale zawstydzenie jest tak, no już na prywatność. Simowie nie lubią, gdy ktoś ich nagle nachodzi, a możliwe, że to był jakiś duch. Właśnie chcę zobaczyć. I zmoczyła się. Wpadka na skutek zbyt długiego powstrzymywania się. No, z tego jest też zawstydzona. Co ona tutaj by chciała? Tutaj Ariel obciskuje się z tą osobą. Rozpal ognisko. Nie wiem, czy będziemy rozpalać. Na pewno chyba nie, bo nie posiadamy ogniska. Poślubić? Nie, ona nie ma takiej możliwości. Jeszcze wam przypomnę, bo jeśli chodzi o aspiracje, to nie mogę wybrać udany rodowód, duża, szczęśliwa rodzina, bajecznie bogaty pan na włościach, a chciałabym właśnie, bo ta aspiracja przywódczyni stada mi się ukończyła i teraz postanowiłam,
że wybiorę sportowe i będzie kulturystką. Sorry. Trenuj łącznie przez 8 godzin i trenuj na siłowni. I dlatego dzisiaj chciałabym właśnie wybrać się z moją Simką na siłownię właśnie do Nowego Miasta. Dobra, zmieniłam cechy. Napiszcie, co myślicie właśnie o tych cechach. Bo dlaczego on tutaj siedzi? Turystą. A, jeszcze chciałam sprawdzić, ona ma 6 tysięcy właśnie. Jakie ona posiada cechy? Bo wiem, że jej kupowałam. Tak, jest, uwielbia naturę, szalona, kolekcjonerka, oszczędna, urodzona przywódczyni, kreatywna i może dzisiaj od razu, już jak jesteśmy tutaj, zakupmy jej dodatkową cechę i cechę, którą chciałabym, nie cechę, cechę, którą bym chciała zakupić jej jest erudytka. Erudytka. Erudyci znacie, znacznie szybciej rozwijam wszystkie umiejętności. Dobra. O cechę jej zakupmy. Co znowu tutaj? Tak, i zepsuli, nie? Dobra, ale na razie nasza lis nie ma czasu na to, żeby ona... Oj, 12 godzina. Nie, gdzie ona chce się? Ona chce się schować przed chyba... Tak, ukryć się przed wszystkimi. Ile w ogóle będzie jej to... zawstydzenie? 3 godziny jeszcze. Nie, to zmoczyła się. Nie, to co? Brak poczucia kreatywności, bo ona jest kreatywna. Ona tutaj jest jak w klatce. Dobra, już wychodzimy. Podróżujemy. Tak, i podróżujemy właśnie z całą naszą rodziną. Nie miałam tak, widziałam tylko na ostatnio, jak właśnie dodali nam tą mapkę interaktywną. I tak nie miałam mieszkania z posiadłości, ale my nie chcemy mieszkań. Targ Smaków. Tutaj jest dzielnica sztuki, tu jest dzielnica mody, zamożne, o, przedmieście. A tutaj jest co? Park centralny. Ja chciałabym, tutaj widzę, że jest siłownia i chciałabym właśnie do tej siłowni orzeźwiająca bluza pójść. I zabierzemy naszych wszystkich domowników. Tak, oni są tak poprzebierani i stwierdziłam, że im nie będę zmieniać, niech oni są. W końcu i tak ten dodatek wprowadza różne kultury. Moi simowie też mogą być skrajzowani w taki sposób ubrani. Dobra, wybieramy się w podróż. Siłownia Oriona. Dobra, no ja i tak powiem, że powiem może tak, zróbmy pauzę, bo ja nawet nie wiem, gdzie mam jak się poruszać, bo powiem, że jestem tutaj pierwszy raz. Znaczy wcześniej nie wchodziłam w ogóle. Tutaj coś mogą chyba zjeść. To są te budki. Tak. Może zobaczmy na tabie. Nie, nie, nie. Gdzie ty podróżować? Nie. O, zobaczcie, jak fajnie wygląda. Z góry. To Nowe Miasto. San Myszyno? Myszyno chyba. Myszyno. Wow, patrzcie. Trochę nam przeszkadza tutaj tabelka. O, jakiś dźwig stoi. Tam kolejny. O, to miasto po prostu się rozbudowuje. Powiem, że tak, fajnie wygląda ta mapa. O, tu kolejne dwa dźwigi. Ale trochę mało tych, powiem, nie wiem, miejsc mi się tak wydaje przynajmniej. Fakt, że jeszcze nie oglądałam całego. Jak to się prezentuje, gdzie ty jesteś? Tu jesteśmy. Tu można iść do góry? Nie, tu jest. Dobra, tu jest jeden. O, i to ten kosz, właśnie. Chciałabym, żeby moja Simka, bo jak już teraz jest kulturystką, no trochę właśnie z psychiatryków wszystkim by się przydała właśnie jakaś lekka gimnastyka. Tutaj też mają. Tutaj też są jakieś. O, jeszcze jest. To są toalety, jest tą prysznicę. Także trochę powiem, nie wiem jak wam, ale mi się nie podoba to, że. Może nie powinnam tego głośno mówić, ale że są równi i równiejsi, po prostu niektórzy dostali wcześniej grę i mogli wcześniej. Nie nagrywam First Looka, bo na pewno oglądaliście First Looka u innych. No, trochę mi się to nie podoba, że jedni dostali wcześniej grę do grania, a niektórzy po prostu, jak mówię, są równi i równiejsi. No, trochę mi się to nie podoba. Dobra.
Ale bierzmy się za rozgrywkę. Nasza lis jest bardzo zawstydzona. Nie wiem, co ona mogłaby jeszcze zrobić. Także mogłaby się schować, ale mogłaby się poćwiczyć. A ćwiczcie razem. Super. W końcu wszystkich pogonię do ćwiczeń. Bo tak, Gloria, powiem, że jak ja ich wszystkich ubierałam, przebierałam, to powiem wam, że lis jeszcze wygląda jako tako, no bo lis, no wiadomo, zajmowała się, miała różne aspiracje, bo ona dąży do tego, aby wyjść z psychiatryka. Mam nadzieję, że szybko nam się to uda. Jak ćwiczą? Jakieś pompki. Bob jest właśnie Bob, Gloria mogłaby spłynąć. Gdzie są? Gdzie oni znowu wszyscy idą? Oni w ogóle są zmęczeni, jak zwykle. O, tu co, jakieś protesty są? Nowy poziom. Lis osiągnęła trzeci poziom. W prawości fizycznej. Lis może teraz trenować bieg wytrzymałości na bieżni. Może także szukać na komputerze porad. Tak. O, no i z psychiatryka też poszli na ten wiec. Tu gra ktoś. Nie wiem przeciw czemu oni protestują, ale wiecie, ja nie mogę na nich wpływać. Ja mogę wpływać, mogę tylko naszą lis. Tak, trenuj na siłowni, już nam to zaliczyło. Teraz musimy łącznie przez 8 godzin. Jeszcze nam zostało 5 godzin. Jest pobudzona? Z kimś ona rozmawia? Darling, z kim o imieniu Darling? Oj, Darling, a tutaj ona. Lis poznała następujące cechy. Sinki o imieniu Darling, aktywna. O, i Bob osiągnął trzeci poziom. Tak, bo mamy basen, jeszcze możemy w ogóle na basenie trochę ćwiczyć. W ogóle powiem tak, kulturystka, nie wiem jak szybko. Chciałabym po prostu tak jak nie wiem, gdzieś tam zaglądałam, chciałabym coś innego nagrywać na psychiatryku niż wszyscy. W końcu malowanie tam, nie wiem, co to było jeszcze. Aspiracja typu malarz, tam pisarz. Chyba to było wszystko zdobyta charyzma przez Josepha Killera. Ja bym chciała, żeby no, było coś innego, coś. Dlatego wzięłam tą kulturystkę. Wcześniej miałam zdobyta charyzma. O, a, bo oni krzyczą tutaj, dlatego na tym. Nie wiem, przeciwko komu. Erik Schmidt. Erik, ty powinieneś też ćwiczyć, a nie tutaj wszyscy. A z kimś rozmawia, tak? Pewna siebie? Super, że jest pewna siebie teraz. Jest. A, zabawa jej i głodna. W ogóle to Gloria przez ten. Gafon nadaje. Nie wiem przeciwko czemu, no ale dobra. Niech oni sobie robią, co chcą. W końcu są trochę psychiczni. Moja lis jest głodna. Co? Lis, tu gdzieś widziałam tą budkę z jedzeniem. Nie było na tym piętrze. A tu jest. Tu jest? Nie, tu jest ta budka. A to co? To są chyba windy jakieś. Tutaj można w tej budce coś zjeść. A poczekaj, a tutaj co tu jest? Można coś siedzieć. A to nie jest ta wodna, ta? Nie wiem, czy szisza, czy dbaniek. Tak, można by było też tu przyjść. Weź coś sobie. I targuj się. O! Zjedz jedzenie, a możesz się targować. Wiem, czy. Zobaczmy, jak to wygląda. Targuj się. Ciekawe. Nie wiem, co to w ogóle za budka z jedzeniem jest. A on tutaj słodycze tylko. Gloria osiągnęła drugi poziom charyzmy. Tylko słodkie. No nie powinna jest słodkiego. A w ogóle na dole coś widać. Ciekawe, czy tam można zejść. Jak to idzie? Aj! Proszę do góry. Gdzie ty jesteś? Idzie, biegnie właściwie. Wręcz. Głodna jest. A i zabawa jej spadła. A zabawy. A ciekawe właśnie gry tutaj, gry. O.
Umie się pani targować. O, niech idzie, dam pani 25% zniżki. Wow! Zamów przecenione jedzenie. Dobre. Co byśmy chcieli? Super czekoladowa bomba. O! Ciekawe. Babeczka marchewkowa. Ciasto marchewkowe uwielbiam. A, weźmy tą babeczkę marchewkową. Nie wiem, jak twoja, uwielbiam ciasto marchewkowe. Wysmakuję. W ogóle tutaj można by było cechy, ale wiecie, no nie będę zmieniać cech lis na wegetariankę i chyba tam jest, nie pamiętam, już nie angażująca się. Jak zwykle zanik pamięci podczas rozgrywki. Ale wiecie. Dobra. Jak zjesz, moja droga, gdzie jest. Dobra, wy sobie możecie tutaj protestować, a ja bym chciała, żebyś poszła zobaczyć właśnie, puszczać te. O, smak jest, wypróbujcie razem, wypróbuj, zmień smak. A jakie są smaki? Bajeczne bąbelki, gorączka złota, głęboka śliwka, jadelitowy smok, kosmiczne spotkanie, magia marakuj, rajski zachód słońca i śnieżyca. Nie wiem, jaki byśmy chcieli, ale wiecie co? Może ja wezmę, weź, wypróbuj razem. W końcu oni mają z tobą chodzić, a nie ty sama. Tak po prostu puszczam listnia, a tutaj widzicie, ludzie chodzą. A, ale powiem wam, jest kilka poziomów, bo widzicie, na dole samochody jeżdżą. Szkoda, że nie doszły z dodatkiem samochody, nie? No ale wiecie, nie można wszystkiego chcieć. Nie wiem, jak wam się podoba ten dodatek, jak podobają się wam rzeczy. Powiem, że są fajne, różnorodne, ciekawe. Może nie wszystkie są fajne, nie wszystko mi się podoba, ale coś można z tego zrobić. Weź zmień smak, nie wiem, na rajski zachód słońca. Zabawa jej rośnie, czy nie? Wiem, za mało jest miejsca, jest tylko na 4 osoby. Bogi. Byś się wstydził, gdzie ty tu przylazłeś w tym ręczniku? O, tutaj coś, co ona będzie chciała? Rozmawiaj z nią Ariel. Tak, to jest jej chłopak. Tak, rośnie zabawa. Bob, marówka? Nasz hot dog. Tak, z tą fajną maską, nie? I nasz Kruger. Wiem, że trochę mi zajęło poszukanie fajnych właśnie modów do Halloween. No i trochę ukradło mi czasu, dlatego nie, tych rozgrywek tak nie było. A później się spieszyłam, żeby jak najszybciej. No i teraz ten dom poprawiłam, to znaczy psychiatrę. Mam nadzieję, że właśnie te cechy w psychiatryku, że jak nadałam cechy właśnie temu domowi, to coś fajnego będzie się działo w psychiatryku. Dobra, moja droga, może zostaw tą szyszę. Chociaż, właśnie nic nie jest smak. Nie, no rajski był już. Nic nie widziałam, głęboka śliwka. Wypróbujcie razem. Wiem, nie wszyscy możecie. No ale ci, co mogą, to niech. Bardzo nieswój, tak. Oni się będą obrażać, tak? Chyba. Zaraz zobaczmy, czy on chce być. Nie chce rozmawiać. Nie, to masz próbować. Wow, ale śmierdzisz. No i powiem, w ogóle ten strój mi się z tej ręki podoba strasznie. I w ogóle nasza. Powiem, że tak, wyglądało źle na innej since, ale że nasza właśnie Izzy jest kosmitką, to nie musiałam tego skina dodać. A żeby dodać tego skina, to bym musiała po prostu. No już jest moja stworzona rodzina, tak? Jak mówiłam, tam nie wszystko mogłam dodać, coś mi tam. Tak samo się zastanawiam, czy do któregoś tam stroju. Chciałam dodać, dobra, niech ona idzie pobiegać jeszcze na tej siłowni. Tu jest ona. Biegnij, wypinając klatkę piersiową. Dobra. Biegnij z wszystkimi, wypinając klatkę piersiową.
Nie rozmawiaj z nim. Miałaś ćwiczyć. Bo jeszcze musisz ile? 3 godziny ćwiczyć. A Joseph za godzinę idzie do pracy. Wszyscy nie biegną. Tak, są zmęczeni. Ja powiem tak, mebli tam nie zmieniałam w psychiatryku. No i nasza Liz, ze względu na to, że ukończyła te dwie aspiracje, może zbudować na tym stole stolarskim zbudować jakieś, nie wiem, czy to toaletę, coś udoskonalić, albo krzesło, albo jakieś łóżko, ale na razie powiem, że nasza Liz, jeśli chodzi o umiejętności majsterkowania, to jest na czwórce, nie? Więc kiepsko, ale zobaczymy, może coś jej się uda zbudować, bo takie były założenia w psychiatryku. Powiem, że też miałam założenie właśnie, żeby raz, coś zaraz wam powiem tutaj, odnośnie tego, odnośnie, raz w tygodniu może korzystać dla relaksu z sauny, zalecenie psychiatry. Ale ja stwierdziłam, że i tak nie mamy czasu na tą saunę, dlatego stwierdziłam, że ją zlikwiduję. A zamiast tego, nie wiem, coś, bo ona i tak będzie potrzebować chyba bieżni, więc może bieżnię kupimy tam jeszcze jedną, bo w założeniach miałam, że może posiadać 6 przedmiotów do nauki umiejętności. Komputer, płytanki, regał, lustra i telewizor nie liczą się jako przedmioty do nauki umiejętności. To też mogę wam jeszcze przypomnieć. Nie wiem, no i zobaczymy, jak naszej listy pójdzie akurat ta aspiracja. Powiem, że pierwszy raz ją robię i właśnie ją robię z naszą Liz. Z żadnym jeszcze Simem tego nie robiłam. Przez to, że robię te właśnie rozgrywki, to nie mam, wow, zbytnio czasu, żeby pograć sama. Dlatego jeśli chodzi o czwarty poziom umiejętności sprawności fizycznej. O, teraz może boksować worek treningowy. O, Joseph idzie do pracy, to idzie. Joseph, ja cię nie zatrzymuję. Gdzie jest tablica powiadomień? Może podnosić ciężar. O, na maszyny. Używając maszyny do ćwiczeń. Dobra, bo nie przeczytam dokładnie ich niektórzy. No, ale ja przeczytam w głowie i później. Co już osiągnęła? Pierwszy chyba etap. Trenuj drogornicy możliwości przez godzinę w stanie pobudzenia. Jest pobudzona. Zazobaczmy. Tak, jest demonem ćwiczeń. Wow, szybko to idzie. Może szybko uda się ukończyć nam psychiatryka. W końcu psychiatryk powiedział, że już chyba nie był czy rok na kanale. Ale wiecie, no była przerwa na kanale związana z tym, że ze sprzętem chciałam sobie polepszyć, a sobie pogorszyłam, ponieważ kupiłam sobie sprzęt, który okazał się wadliwy. I później była oczywiście naprawa, bla 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 i tam jest, etc., etc., nie? Mam nadzieję, że, bo już znowu coś mi tutaj zaczyna fisiować, że tak powiem. Mam nadzieję, że nic mi się nie stanie, bo nie chciałabym robić kolejnej przerwy na kanale. Trochę, powiem, uciekło mi przez to osób. Mam nadzieję, że jak zobaczą, że kanał już funkcjonuje, to wrócą. Dobra, tu jest jakiś kosmita. Wow! Obcy wśród nas. Z kosmitą, ta, przebranie obcy wśród nas. O, przy 10 kosmitów w przebraniu? Nie. Dobra, ty, moja Liz, gdzie ty biegniesz? Gdzie ty idziesz? A ona idzie się kąpać. Weź prysznic, a, bo ona wszystko pachnie. Dobra, jak weźmiesz prysznic, później mogłabyś do granic wytrzymałości ćwiczyć, ale nie możesz. Kąpiesz się i uciekamy stąd, ponieważ zaraz, właściwie to nie wiem, czy się w ogóle zdąży wykąpać. Kąpię się, dobra, lecimy do domu. Przed czasem, czyli 21:54, czyli nie będzie kary. Nasza Liz jest głodna, mogłaby spęcherz, też mogłaby skorzystać. W tym razie to jest. A ona teraz chce iść. Nie, i skorzystaj. Skorzystać. Ona by chciała coś tutaj tworzyć, ale ja na to nie pozwoliłam. Tak, nie pokazałam wam zbyt wiele w tym nowym mieście, no ale wiecie, ona ma też. Mnie jakoś wezwanie trochę zobowiązuje, więc
Ale mam nadzieję, że kolejnym razem Wam pokażę więcej. Dobra, ona później skorzysta. A, nie skorzystała z toalety. Dobra, idź się wykąp. Wykąpiesz się i jesteś głodna. Mogłabyś coś zjeść. Może na szybko płatki zbożowe. Później byś naprawiła nam kuchenkę. A tu wszystkim domownikom. Ciekawe, czy coś będzie się działo w tym psychiatryku teraz, jak nadałam te cechy. Dobra, moi kochani, ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że Wam odcinek się spodoba. Zapraszam Was do polubienia strony Simholik na Facebooku i strony Simomania. Napiszcie mi w komentarzach, co myślicie o tych cechach. Też napiszcie mi, co myślicie, że wybrałam kulturystkę i może macie jakieś propozycje na kolejną aspirację. Ostatnio już do naszej Lis. Ja się z Wami żegnam. Do kolejnego odcinka. Cześć, papa! Pa.